Hej, cześć, siemano wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Chcę wam na początku powiedzieć, że w poprzednim odcinku było trochę słychać głos siostry, ponieważ to, nie wiem, cicho gadała czy co. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, bo zobaczymy jeszcze jak tam będzie. Dzisiaj na pewno nie będzie siostry na odcinku, w tym dzisiejszym nie będzie. Ja to zagwarantuję na pewno, na 100%. A w kolejnym nie wiem co tam będzie ciekawego, wiecie? Nie wiem. Na razie to sobie wejdźmy do tej komnaty Flip Eichhardt. I tak, co mam tu zrobić, jak wydarzyć? Rozejrzyjmy się. No właśnie, trzeba się rozejrzeć, co nie? No okej, dobra, tylko tu... No okej, dobra, tu mamy coś, nic nie mamy. Nic prócz babskich fatałaszków. Nic nie ma czegoś. Jorvet, tutaj. Mam coś. O, pięknie, fajnie. O, tu, a, tu coś. O. Co to jest? Księga Mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? W tym kraju większość spraw ma jakiś związek z Saskią, smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami, Gwynblade, bo jeżeli... Wiem, co się stanie, jak się dowiedzą, Jorvet. Znalazłem opis Taumadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierp. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znam je na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskię, dodając róże do antidotum. Zabiję sukę. Filipa ma do dyspozycji magię i smoka. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Lochmuin. Zatem ruszajmy, Gwynblade. No okej, ruszajmy. I co teraz zrobimy? Kto wie? Nie wiem. Podążaj za Jorvetem. No okej, tylko zaraz zajrzyjmy jeszcze sobie tu na zadania, jakie mamy jeszcze do zrobienia. Jeszcze tutaj trzeba zrobić, ale to chyba tego nie zrobimy już na 100%. Nie. No powiem wam, że tu większość misji jest zrobionych. Bardzo dużo. I to mi się podoba bardzo. Podoba mi się to bardzo, 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 bardzo. Dobra. No dobra, okej. Idziemy dalej. No! Ty! Szatanie ty! Znaczy ty, chamie ty! Jak można drzwi zamknąć przed nosem? No nie wierzę! O, czekały na nas... Zoltan... Zoltek i... Saskia zniknęła! Jaskierek. Zoltek i Jaskierek. I Geraltek. I Jorvetek. Wygląda na to, że Filipa rzuciła urok na Saskię. Bez jaj. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Czułem. Kazała ściąć Detmolda bez sądu, ot tak. Wystarczyło, że Filipa skinęła palce. Suchin syn sobie zasłużył. Gdyby Zoltan wydał wyrok, nie dziwiłbym się. To taki mściwy chamek, ale Saskia... Mściwy chamek? Orzesz ty! Gdzie ona jest? Filipa zabrała ją do Lochmuin. Ruszam z Jorvetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Foltesta też będą w Lochmuin. Niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Lochmuin zbierze się cała śmietanka północy.
Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. Sztuki wpychania nosa w nie swoje sprawy. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Vergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivii. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. No tak. Ruszajmy, Gwynplaine. No nie, i znowu zaczyna to samo ostatnio. Tankerville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lochmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lochmuin, mistrzu Jaskrze? Vergen było wolne. Czymże jednak jest wolność bez jej świadomości? Zbyt łatwo może się ona wyśliznąć z rąk, jeśli narodowi brak ludzi, którzy wskażą drogę. Zostałem w Dolinie Pontaru. Taką bowiem rolę wyznaczyło mi przeznaczenie. Stać na straży rodzącej się niepodległości. Kto wie, może jeszcze będzie ze mnie wieszcz. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lochmuin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. O, już jesteśmy w Lochmuin, czy jakoś tak. Kogo my tu mamy? Ambasadorze? Asirevar Anahit. Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Służysz cesarstwu. Nie z łaski, ale z obowiązku. Wiesz, co to jest? Wiem. Kto to jest? Triss Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyje? Funkcje organizmu zostały wstrzymane, ale to jest odwracalne. I bardzo trudne. Poradziłaś sobie z portalem między Lochmuin i Nilfgaardem? Poradzisz sobie i z figurką. Odsuńcie się! Nie wiem, jak jej ciało zniesie tę kompresję. Żadnych pentagramów? Świec? Przelewania krwi? Od razu widać, że nie masz pojęcia o magii, ambasadorze. Ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywej, Asire. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło dekompresję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowana. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Triss! Wisse getocht gedein. O kur... Wisse espejt e vovret. Dartocht et nerlinderien. A to skurczy bykol. Mechen evenen septuarien. Gadaj normalnie, a nie jakiś kurde, nie wiadomo po jakiemu. Obydwu... A to suk...
sukinsyn. Bo inaczej nie powiem. Co za... Marigold. Nazywasz się Triss Marigold. No i co ci do tego? Znasz moje nazwisko, ale... Co ci do tego? Tak przede wszystkim. A to skur... Ty syn jeden. Kurde, jak tak można zabić... jak ona się nazywa? Asira czy jakoś tak? Poznaję tę dolinę. Ścieżka wiedzie do bram miasta, jesteśmy już blisko. Uda się pod bramę Lok. Kiedy to byłeś? Nie! Nie, tylko nie ma. Nie! A ty, Jorwecie, na razie dasz radę z nimi. Ale tyś, kurde, jesteś, nie wiem, nie będę mówił kim. No, atakuj ją. Tak jak mówiłem wcześniej, kurde, ale nie cierpię harpii, o Jezu. Ale jest, serio. Oj. Hej, Jorwet, gdzie ty jesteś? Ale... Kurde, mocny, co powiem wam, szczerze. Mocni są, kurde, ja pierdzielę. Te harpy są jakiś mocni, powiem wam, szczerze. No chodź, Jorwet. Tak jak wspomniałem, że powiedz mi nie. Dawno według waszych miar. Kem, szkoda czasu. Tak jak mówiłem, powiedz mi nie. Te góry widziały już upadek dwóch cywilizacji. Ale pewnie już niedługo będzie. Potem my, Enseed. Być może zobaczą upadek. Będzie obcy będzie. Będzie obcy właśnie, izolacja lub amnezja. Nie wiem, zobaczymy co jeszcze będzie. Na razie nie wiem. To będzie się pojawiło, może te dwie gry będzie, ale wątpię. Ale wolałbym też sobie amnezję nagrać, wiecie? Amnezję, horrorów, powiem wam. Na moim kanale będzie troszkę mniej niż takich, powiem wam szczerze, takich RPG-ów, wiecie? Więc będzie takich, no, RPG-ów niż, no, takich coś jak Wiedźmin podobne gry, na przykład Dragon Age. Nie, Dragon Age jest takie coś trochę, powiem wam, szczerze, nie, podobne do Drakesanga. Dark Eye właśnie, czy jakoś tak? Rosły jeszcze kwiaty, a źródła. Ale Dark Eye też jest fajna gierka taka. Powiem wam szczerze, że to jest też RPG, RPG gra, gatunek RPG, ale też jest połączony... Połączony też jest takim trochę, powiem wam, z wybieraniem postaci właśnie. Ale bardzo mi się to podoba gra, tylko to jest taki trochę, powiem wam, troszkę... Troszkę trudniejsza gra niż takie, wiecie, jak Wiedźmin, niż tak samo Gothic, tak dalej. Nie wiem jak tam jest z tym Dragon Age, bo nigdy, powiem wam szczerze, nie grałem w niego. Nie grałem nigdy w Dragon Age'a. Właśnie niedawno też była premiera tego Inquisition, właśnie, znaczy Inquisition. Coś tam. Mniejsza z tym, Inquisition, czy jakoś tak właśnie. Ale powiem wam, że nikogo nie oglądałem tego Dragon Age, nikogo nie oglądałem. Wiem, że nagrywał tu Silverek też, to ten początek chyba, czy jakieś tam modyfikacje, nie wiem. Nie pamiętam za bardzo już, jak on tam nagrywał, nie wiem. Ale kurde, czarodzieje, znaczy rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorwetem. No. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Do Lok Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowic prowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bezbronni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę. Ale to daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach,
to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczył. No właśnie, tylko którędy? Tędy, co nie? Pewnie tak, ale zaraz, chwila, bo nie wiem. Aha, podążaj za Jorvetem, no okej, lub rozejrzyj się po obozie zakonników, czy tam niewolników, wiecie? Ale dobra, no idź Jorvet, idź pierwszy Jorvecie, mój drogi. Elfie, no nie laguj się, proszę. O Jezu. Tyle ramo, kurde, laguje gra nadal. No. Dobrze, że jesteś. Popatrz, stary znajomy. Wow. Trzymaj dystans. Zapomniałeś już, że podobny stwór połętał się wokół mojej jaskini? Co to jest ciekawego? Skoczymy, wii! Andriaga! O, pamiętam te wojowniki, te potworki. Wow, nie tu jest, what the fuck? Nie to. O ty. Zajmij się tym, a ja sobie się zajmę tym. Pięknie. O, nie została jednak jeszcze. Pięknie, idziemy dalej. A gdzie ty idziesz? No. Się nie zmieścisz, ty nie? Się zmieścisz? Grubasie ty. Nie, najpierw zajmijmy się może tymi. Andriagian. Jak on się tam... Jak on tak zwoł? What the fuck? Czym oni to wpuszczają? Jakieś kurde gazy trujące. O ty, jak on przeszedł? What the fuck? Ale ten nie przejdziesz, to nie? Przejdziesz, ziomuś. Masz dupala. O ty. Czym ty to kurde plujesz na mnie? Pięknie, padłaś. O ty. No Jorvet, pomóż mi. Napierdziel. Przypomina mi się to... A? Pełzacz! Zdychaj. No właśnie, zdychaj. Pełzacz mi się przypomina, powiem wam szczerze. Bardzo mi się to przypomina. Kurde, znowu gotik mi się przypomina, wiecie? Muszę jest taki... też potwory podobnych... z innych gier też. Pięknie, padłaś. O co się dajmy, Diago wojowniczko? O ty! Pięknie. Teraz którędy? O, to jest pytanie. A, mam za nim iść, no tak, prawda. Ojoj, kolejna? Serio? Wow! Właśnie, ja sobie dopiero teraz odkryłem, wiecie, niedawno właśnie, chyba 3 odcinki temu, że można jeszcze atakować innymi tymi, jak to, mieczem, wiecie, znaczy tym prawym przyciskiem myszy, można coś takiego zrobić, coś takiego właśnie, taki mocny cios, jak widzicie, i to właśnie mi się bardzo to podoba, bardzo, o, widzicie? O, to piękne. No, po prostu powiem wam pięknie, piękniuśko. Powiem wam, że te ciosy w Wiedźminie są po prostu mega i będą po prostu do końca życia mega. Po drugiej stronie miasta znajduje się zalesiona dolina. O Jezu, i harpie, jest serio. Tamtędy... Gdzie? Widzicie, jak podejmuje im?
kurde. A widzicie? Pięknie. Pięć kurde. Wiecie, ataków i dead. Dead już. I dlatego dead my ją ominęliśmy, wiem. Co zabiło wranów? O Jezu, kolejne. Widzicie? Widzicie jak to pięknie idzie? Widzicie jak to pięknie idzie? Powiem, że bardzo mi się to podoba, bardzo. Bardzo. Daj, Harpio. Harpio. Ty może tak zapisać grę może przede wszystkim. Wczytuj, no zapisywuj grę, no zapisuj, no dobra. Pięknie, zająć. Mijały zapisane lata, klimat się oziębiał, a wranowie mieli coraz mniej pożywienia. Ich chłopcy schodzili z gór na nizinę, a tam pojawiali się już pierwsi ludzie, a wraz z nimi dur, czerwonka i zapalenie płuc. Wranowie zaczęli chorować. No wchódź. Próbowali się ratować na różne sposoby. Wow, budowali nawet akwedukt i system kanalizacji, ale było coraz zimniej. I przez większość roku kanały zamarzały. No i jesteśmy w Lokmuin. To obrzeża miasta. Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. W drogę. Chwila. Tędy? Nie wiem właśnie, która nie tak za bardzo. Wow, fajnie. Nie wiem, czy mam iść za nim, za Jorvetem, czy jak, kurczę. Powiem wam, że nie wiem sam. Nie wiem sam. Idź, Gera. Oj, no czy idź. What the fuck, co to jest? Jakiś kurde, nie wiem co to jest. Co to jest? Jakieś kurde, trzy psy. Wow. Gargulce! Słabi jesteście. Albo mocni jesteście. Wow, i to bardzo mocni, co powiem wam szczerze. No atakuj! Więcej was matka nie miała. No właśnie, o to mi chodzi. Też tak chciałem się... Ot! Desynek! Synek, nie wpłynie, dobrze? O, dobry jesteś, powiem szczerze. O, ty kurde. Ajajajajaj. Dobra, pięknie, udało mi się na razie jakoś tak zabić ich. Nie wiem, czy ten Jorvet jest nieśmiertelny, czy jak. O ty kurde. Nie, ja nie atak... O ty kurde, synek. Nie wiem, czy atakujesz, czy co, co to odpierdzielasz. Tego tak z piruny. O ty. Kurde, mocni są. A ty. Synkowaty. Ajajaj. Kurde, idę im mu pomóc. Nie wiem jak my... Gdzie mnie tu wszyscy na jednego? Chodź. Ty skurde.
Snek! Ty mnie tu nie denerwuj, dobrze? Nawet. Czekaj, kurde! O! Kurde! Spierdzielać! Ja bym się tu ukrył, kurde, tylko nie wiem ile on ma życie jeszcze o tym gościu. O, ten mało ma. Ma mało żyć, fajnie. Nie! Nie laguj się! Nie! Tylko nie to! No nie! Nie! Tylko nie to! Oj Jezu! Spowodowanie lagami, kurde, że zabiło mnie to. O, ty kurde, zrobiłeś się, powiem szczerze, wredny, kurde. Ja pierdzielę, nie wiem jak teraz to mam zrobić. No ale ta... Kurde, nie wiem czy atakujesz go, czy jak. Jest, dead. Dead, o ty syn. Wow. What the fuck? No otwieraj to, otwieraj to. No ty skur... Dobra, poszedłeś sobie, okej, idziemy. No otwieraj to, Geralt, kurde. No fuck. No, otwórz. Kurde. Ale... Nie będę kończył już, ham jeden. No nie laguj się. No nie wierzę. Dobra, idziemy dalej. Stan gry został zapisany. Fajnie, okej. O, żeby tak wyjąć miecz najlepiej, na wszelki wypadek. Byłoby lepiej. Okej. Ten najlepszy, kurde. Zapiszę grę sobie na wszelki wypadek. O, mamy towarzystwo, kurde. Jakichś rycerzyków. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w redańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radowid ma rację. Nie cacka się z wiedźmami. Już po niej. Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lochmuin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi niespieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Jest szybszy sposób na dostanie się do lochów niż przeprawa przez kanały. Wystarczy dać się aresztować. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie jest szansa, że trafisz do jednej celi z Filipą. Poradzę sobie. Błądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipy, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy szperając w jej rzeczach. Przejdź przez kanały do uwięzionej Filipy. Nie wiem, czy oni tam kurde leżą, czy co, jak tam oni, co oni to odpierdzielają tam, czy co, nie wiem. Wow! What is kur... What the fuck? Wow. O Igor, o kur... Powiem tak, kurde, ich jest tu za dużo. Waluju. Nie, tylko nie to. Nie. Tylko nie to. O ku. What the fuck, ale tu jest. Waluju. O kurde. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem.
Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadła. Proszę, tylko się nie laguj. Proszę. No kurde, mówię coś. O, tu na górę chyba mi się tak wydaje. Tak też może być, ale kto wie. Tak jest, ten... No nie laguj się! Kurde, nie wierzę. O nie. Tylko nie harpie, nie! Cholerne potwory. Kurde! Nerwujące harpie, ja pierdzielę. Nie no, nie wierzę. O ty suko. Kurde, nerwujące są te harpie, powiem wam szczerze. Serio to nerwujące. Tu to trzeba prędko zabić. No, teraz można. O ty. To są dwie erynie, to są, o kurde, to są takie gorsze, mi się tak, to są te gorsze. Pięknie, atakuj ją, zabij ją. A ty, dobrze, jest. Jest dobrze. Teraz nie wiem, którędy, wiecie? Co to jest? Nie wiem. Ej! Co? Oj, piękny dziś dzień! Witam. Witam. Aha, to co te? Wnerwiające te strażnice, tak? Strażnicy. To nie ma innej drogi jednak, trzeba tędy iść. A tu też nie ma drogi. Aha, nie ma drogi. No, o, 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 coś tu było, coś tu było. Przestęp. Dobra. No cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj coś nawet dużo zrobiliśmy nawet. No nawet. W tym odcinku. Ale cóż, widzimy się w kolejnym. Cześć!